Siemanko, siemanko. Witam was, kochani, bardzo serdecznie. Oczywiście w kombinacie rolnym z Dziechów. A dzisiaj ze mną jest kolega Patryk. Dzień dobry, dzień dobry. I słuchajcie, dzisiaj akcja jest pod rzepak, a mianowicie ja się zajmę wywozem obornika, a Patryk postanowił, że mi pomoże tutaj troszkę poorać. Także ja was serdecznie zapraszam do oglądania, do zostawienia łapeczki w górę, subika oraz komentarza. No i cóż, Patryku, wybieraj sobie zestaw, jakim chcesz tutaj pracować dzisiaj. Pal maszynerię i działamy. Ja tu jadę już rozrzucać, słuchajcie, obornik. Także no, akcja jest pod rzepak, bo w tym sezonie tutaj część rzepaku będzie planowana do zasiania. Dobra, cyk. Kogociki włączamy, kurde, tego. Zaraz zobaczymy, słuchajcie, z dźwiękami, bo nie wiem, jak tutaj. MF będzie głośny. Dobra. Kurde, rozkładamy, a muszę to rozłożyć. Zawsze zapominam tego, kurde, bo przyzwyczajony jestem do tych, kurde, rozrzutników bez tej, no, gilotyny, czy jak to tam się zwie. No i słuchajcie, za ten czas, dopóki Patryk tutaj obrobi, ja będę mógł sobie w stanie załadować, słuchajcie, rozrzutnik, no i nawieść, a później, gdy to rozrzucę, to po prostu Patryk będzie orał i ja mu drugim zestawem pojadę jeszcze pomóc. Także słuchajcie, odcinek poporowy, mam nadzieję, że się spodoba. No i cóż, lecimy tutaj z ogniem, tak? O, patrzę, że tego nawozu to tu idzie. Dajemy automatyczną dawkę, nie wiem jak z nawożeniem. No, jest w miarę w porządku. Na zielone jakieś tutaj skacze. No wiadomo, jeszcze będę chciał może opryski zrobić na wiosnę. Tak, tego obornika za dużo też nie będę dawał. A więc cóż, a minimapę sobie mogę wyłączyć. Jak się, Patryku, tutaj podoba tobie właśnie w kombinacie rolnym? Bardzo dobrze, bardzo fajne sprzęty wreszcie, a nie tam jakieś śmietki czy co. Bardzo Nie, można fajnie nie. się tu pobawić. Nie no, wiesz, kurde. Kombinat to sama nazwa wskazuje, no już raczej nasionki to nie bardzo, kurde, no to może w latach 80. by się robiło, ale nie w XXI wieku, to już musi być na przykład masej o mocy no, ponad 200 koni, no, by móc cokolwiek tutaj zdziałać. No i kurde, kochani, no cóż, działamy sobie, ja tu sobie jeszcze pozwolę chudy wyłączyć, żeby zrobić właśnie oto to, co zrobiłem przed chwilą, czyli screena na miniaturkę. I ciśniemy, kochani, kurde, z kolejnym odcineczkiem. Odcineczek macie w sobotę na 7 rano, także życzę wam miłego weekendu. Dobra, cyk. Może trochę, kurde, przyciszę, kurde, sprzęta, bo nie wiem, jak to będzie z głośnością później. Na odcinku, nie chciałbym zbytnio przesadzić. Dobra. Powiedz mi, jak ty się dorobiłeś takich sprzętów? Usługi głównie. Świadczymy też usługi. No dużo się na Zdziechowie, poza Zdziechowem robi, ale nie ukrywam, że jeszcze wynajmujemy też sieczkarnię do na przykład zbioru kiszonek, bo no nie mamy swojej póki co na razie. Także takiego sprzętu to na razie kombinat nie posiada, no i niestety musimy, kurde, zajmować się właśnie usługami, na przykład typu też wywóz obornika, orka, no a do nas przyjeżdżają też w sumie na usługi, no ale wiesz, hoduje się drób, hoduje się bydło mięsne, jakoś tam się dorabia to. Pomału, jak to mówią, uczciwą pracą ludzie się bogacą. Złodzieje się nie wzbogacają, wzbogacają. No wiesz, ale to, kurde, powiem ci, że na krótką metę jest. Kradzione nie tuczy, panie. Trzeba pamiętać. Dobra, ja lecę z pustym. Już w kierunku załadunku. No i cóż, kurde, obornika nawaliło troszkę, także
Już oszczędność jest, bo nawozów tyle nie pójdzie na wiosnę. To już jest plus, że bydło dużo produkuje właśnie obornika, produkcja rośnie. No, drób, czyli kurde kury i jaja też masowo sprzedane zawsze. Czyli no, przyjeżdża ciężarówka już na przykład po drób. A nie tak jak tam, co po niektórzy rolnicy, że o kurde, muszę ściszyć jednak. Ładowarka Merlo to jest głośna. Także panie, pieniążków jest, dotacja jeszcze przyjdzie zaraz. Na sierpniu. Także troszkę grosza sypnie się tutaj. No i co, znając życie, kurde, ja to szybko oblecę. O kurde. A to jak skończysz swoją robotę, to co, pomagasz mi to orać, czy jak? No, jeszcze troszkę właśnie na odcinku prawdopodobnie położemy, bo z tego co widzę, to będzie czasu. Także wtedy już polecimy sobie na dwa. No nie będę przecież siedział, kurde, jeszcze dnia dużo jest. 9 godzina w farmingu. Temu właśnie szczepiłem Case'a i kupiliśmy nowe pługi Agromasha. Zobaczymy jak się sprawdzą. Case ma mniejsze, JCB ma większe, bo silniejsze, ale jak on daje radę ogólnie? Chłopie, nie pyta. Aha, nie ma pytań? No to dobrze, jak nie ma pytań, to jest dobrze. No i czego? No i czego właśnie, no i czego? Są pytania? Nie ma. Chłopie, 2000 obrotów trzyma 12 na godzinę. No i elegancko, i kurde działamy, także o, mamy siódmą minutkę. Ładnie kryje. Siódmą minutkę odcineczka Bożego mamy, także tutaj jeszcze no góra dwa rozrzutniki może załaduje i to będzie na tyle, no bo kurde gdyby nie tu rzepak, to jeszcze bym odłożył pracę na tym polu, ale no że kurde terminy gonią i w sierpniu trzeba zasiać rzepak, no to niestety nie mogę tego przeoczyć, bo tam na wiosnę będzie kukurydza na dalej polu po lewej stronie, także tam jeszcze się na zimę zaorze, też na pewno obornika troszkę się dowiezie. Więc tam się nie martwię jak tutaj, no bo tutaj już musi być zasiane. No i też nie wszystko, będę chciał też zostawić kawałek pola na ziemniaki. Myślę, że no może nawet większą ilość. Pół na pół zrobię, pół ziemniaka, pół rzepaku, bo kurde, no teraz z sezonu na sezon coraz więcej się sadzi. I też właśnie wypożyczam za gramy sadzarkę, czy tam kombajn. A ten rozrzutnik tu nowy, czy co? Nie, to jest z tego, ze SKR-u, ze Zdziechowym w osadzie kupiony, no dwuletni co prawda, ale daje radę. Kurde, co się trzeba powymieniało, tam kurde napędy różnicowe i takie pierdoły, no wiadomo jak to kombinat, kurde z początku bidny był, się używane sprzęty kupywało, tak jak ładowarka też używana, ale ładowarka to naprawdę kurde, nie żałuję, że kupiłem, używana, ale w porównaniu do tura jak robiłem, no to niebo w gębie, nie, także no na ładowarkę nie mogę narzekać, mimo że już u poprzedniego właściciela, no raz 10 lat chodziła. Siłowniki nie ciekną, wycieków oleju nie ma. Tam czasami no minimalne ilości dolać, ale to normalne. Olej bierze? Bierze. Nie, co ty? Nie. Nie, a co daje? Oddaje. Jak nadmiar to odmą oddaje. Nie no, teleskopówka to jest wygoda. A ja turem jeszcze miałem, tura pod Case'a to człowieku, ile to się schodziło, kurde. Nawet sobie nie wyobrażasz. Nawet nie chcę sobie tego wyobrażać. No, to jeszcze kurde,
czasem będzie trzeba pewnie do zbierania kamieni kogoś wynająć. Kurde, nie wiem, znasz kogoś? Kto tam przyjeżdża na takie usługi? Ty, za Zdzichowem jest taki chłop jeden. On tam ma zajebisty sprzęt do zbierania kamieni. To jest, nie wiem, czy tam na osadzie, czy gdzieś tam w tych rejonach. On tam ma zajebisty ten sprzęt. Kurde. Tam wynająć. On na osadzie i chyba u tego. U Lukiego też był na osadzie. Też on w tamtej wsi jest właśnie. Aha. To dobrze, kurde, to dasz mi namiary później, to na wiosnę może akcja byłaby zbieranie kamieni, bo tam, kurde, u jednego kolegi ktoś tam przyjeżdżał, to tam mało tego było, kurde, małe pola, a tutaj w kombinacie, no to tych pól jednak trochę jest, nie? No to tam, kurde, u mnie to on będzie miał co robić z tym sprzętem, na pewno. Tego i ten, on tam zbierał kamienie i on ma tam, w ogóle on na usługi tylko robi. Tam kamienie zbiera, się czkarnistą i tak dalej, wiesz. A to ktoś podobny, kurde, przyjeżdżał do mnie w tamtym roku, sieczkarnią, to kurde, on takiego John Deere'a ma może? On ma różne sprzęty, on ma też John Deere'a, ma z tego, on starego Fenda, zależy, któremu się spodoba, to se podpina pod no, tą no. maszynę. Bo do mnie to takim, tym, w tamtym roku, kurde, jak kosiłem kukurydzę na kiszonkę, to wynajmowałem, to takim John Deere'em przyjeżdżał, no, takim nowoczesnym dość. On tam chyba ma 6R czy 8R, coś takiego. I tam ma właśnie ten pod te zbieranie kamieni. Ale to taka moc, chłopiec, przy tym. To widać, trzeba tej mocy, bo to on ma te wałki w tym. Jak to, żeby te wałki napędzić, by on tą ziemię całą przegrzebało. No, no. To też potrzeba tej mocy, człowiek tak sobie. Nie no, kurde, na razie nie ma, ale jak na wiosnę jeszcze, wiesz, kurde, kultywatorem czy coś wydrapie, no to... Będzie, nie powiem. O, oczywiście sąsiad Menda się na drogę wpierdzielił. No mówię, tak porał pole, że kurde, no do milimetra, ja nie wiem co to ludzie mają. Aby jak najwięcej kurde zasiać. No czy ten metr sześcienny tobie da kurde tego worek zboża, no człowieku. Ale ja tu nie wiem czy tego, nie wiem jakie on ma ceny tam dokładnie, to mogę ci dać wizytówkę jego, bo mam, ale czy on tam wiesz. Jakie on tam ma ceny, to już musiał się z nim dogadać. No to wiesz, ja zadzwonię i popytam. Może być gościa znam, bo mówię, z sieczkarnią przyjeżdżał, kurde, do mnie, taką nową sieczkarnią John Deere'owską, przyjeżdżał do mnie właśnie, kurde, na usługi kukurydzy, to chłop ładnie robotę robił, ale możesz, mówię, dać wizytówkę, to ja się przedzwonię i popytam po prostu, co i jak, kurde, o. On tam właśnie ma ten 6M, sorry, 6R i 7R. O. Tam ma te właśnie, te John Deere takie właśnie, też nowe. No, ja też, kurde, pierwszo chciałem John Deere iść, ale jakoś, nie wiem, ten MF mi się spodobał i, kurde, poszedłem właśnie w tego, w MF-a. Jeśli chodzi o największy ciągnik, bo ten MF, którym pracuję, to jest największy ciągnik i silniejszy na całym gospodarstwie, no to kurde, nie powiem, robotę robi, nie narzekam. Spali swoje, na pewno spali, no bo to kurde jednak maszyna jest przeogromna, ale kurde i robotę zrobi. Z takim rozrzutnikiem, jak on tak szeroko rozrzuca obornik, to kurde, ja już prawie przy końcu jestem. Ty, a JCB to chyba kupiłeś pod transporty, co, bo one szybko jeździ, to... No, ten, z fligielką z przyczepu gania. Jak w żniwa miałem akcję rzepak, to kurde, moment. Z pola zjechać na gospę, do silosu zsypać, to moment, bo czasu nie było, to... No, tam 7 dych on chyba pędzi, kurde. JCB tak ma, bo to jest szybko skrzynię. No to wiesz. Przełożenie szybsze, to oni mają to. Chłopie, jak to idzie, to jak szatan. No ale kurde, i moc w polu ma. Mimo, że ma szybką skrzynię, ale i moc w polu ma. Bo tak do no to też. Do orki, kurde, nająć go gdzieś, jak biorą nieraz na usługi, to chwalą, że mówi, o panie, i szybko przyjedziesz, i kurde, jak w polu robić, to i nie słabnie. Także no, raczej ludzie nie narzekają, a wiadomo, zawsze
Jest inaczej. A, tam każdy ma swoją opinię. Tak. Każdy chwali swój sprzęt, jak się nie psuje. Ktoś jak bossa kupi, też powie: panie, dobry sprzęt, jak się nie psuje. Jak trafisz na bubel i się zacznie psuć, no to wiadomo, że będziesz przeklinał wtedy. O, dziadostwo i w ogóle. Dobra, niech kurde popracuje trochę, bo dawno on taki nie był używany i palony, kurde, dość często, więc niech tam akumulatory się podładują. Co? Kto? Bo nie... Case? Nie, ten, MF. Nie, bo ja jego często nie odpalam i on tak bardziej stoi w garażu, bo on tylko do ciężkiej roboty. Do gnojowicy, do obornika, do orki, no to ja jego tak kurde nie, często nie palę do lekkich prac i on, wiesz, tylko do akumulatorów, więc kurde, zostawiłem je sobie troszkę popyrkoli tutaj, dopóki je załaduję. Załadunek szybko idzie, także też nie ma z tym problemu dużego. O, cyk. Czarbornika na ten, pod kukurydzę będzie, kurde, na 100%. Jeszcze jak się czas przewinie, mamy 1 sierpnia, no to 2, 3 sierpnia, o kurde, to jeszcze tutaj naprodukują, bo bydło to cały czas najlepszą paszą, ci powiem, karmione są. O, to i wydajność pewnie dobra. No, wiesz, TMR, kurde, już na tych nowoczesnych recepturach robiony, także no nie narzekam. Apetycznie jedzą i kurde, i rosną jak na drożdżach. No, no to prawidłnie. Bardzo ładnie tam. Opiek, one mają jak w raju, jak u ciebie. A żebyś pan wiedział. Dobra. Kurde, no nie wiem, czy pełny ładować, bo kurde, w sumie no trochę przyjazdów mam. No dobra, zostanie w rozrzutniku, to będzie na następne pole. Tam wytrzęsę, tam i tyle. Kurde, nasmarowane oliwo to nie zgnije. Chłopie, kopci ten JCB, to dobrze, to pali, widać. On tam kurwa ropy nie szczędzi. Co jak co? A to co ty, tylko zboże, czy ziemniaki, czy co tam jeszcze? W sensie z upraw? No. To znaczy, no tak, zboże, no typu rzepak, pszenica, owsa trochę, ziemniaki, no i kukurydza. Kukurydza jedynie na kiszonkę, ale no już w następnym sezonie mamy mieć więcej pól. To dojdą jeszcze buraki cukrowe prawdopodobnie i dojdzie jeszcze no między innymi pewnie sorgo, soja jakaś, no bo na razie to tak pola są duże, ale nie za dużo ich jest, kurde. Oj, kurwa. Co to tutaj się stało? Bo właśnie jak tak patrzy, jak będzie ziemniaki czy coś, tak buraki cukrowe na wielką falę, tam na jakieś pole takie dobre już, to na usługach dobrze tego, polecam ci wziąć ropę na usługi, to no, kurde, ropa tak, no ale on też ma tam ropę, on właśnie wszystko ma tam. Wszystko co do usług, to on tam, wiesz, kombajny duże, bo to na usługi i tak dalej, i tak dalej. On zajmuje się głównie swego gospodarstwa, pewnie nie ma, tylko właśnie na usługach się dorabia i mu się sprzęt zwraca. Nie, no to kurde, będę na pewno szukał kogoś. Aczkolwiek no też będę się starał, żeby no mieć kurde coraz więcej swego sprzętu, no bo tak nie oszukujmy się, kurde, cały czas w wynajem iść. Ale tak. Teraz byś zakup taki sprzęt na odwleko, to on co? Też to kupię, to też... To wtedy ja będę jeździł na usługi. Proste. No chłopie, weź taką ropę kup, chłopie, jak to z pół miliona na pewno musisz wydać, jak nie co leci. Ty? Co ty, 2-3 miliony, kurde, jak ta sama jezdna jeszcze. Kuźwa, chłopie, przecież to wielkie bydle, to do której ty to wiaty zmieścisz? Nie no, wiatę mam postawioną, kurde, za tym, za kurnikiem, ale jeszcze by się dostawiło wtedy, wiesz, ogólnie gospodarstwo
by się, kurde, no, powiększyło znacznie. No, już mamy 19 minutkę, także ja to roztrząsę prawdopodobnie, słuchajcie, i kurde, jeszcze będziemy mieli 10 minut z Patrykiem do poorania, także ostatnia łyżka ląduje na rozrzutnik. A kurde, ta ładowarka Merla, no to dużo ludzi poleca ją. Mówili, że to dobry sprzęt, że nie psuje się nic, kurde, taki, wiesz, bardziej masywny, nie? No. Także ja tam nie narzekam, no mówię, mam ją już, czekaj, od zimy. Tak, bo zimowe sprzedaże były, to ja ją w zimę zakupiłem. Między innymi, żeby obornik załadować czy coś. To tak, kurde, ci powiem, nie narzekam i nie mogę narzekać, bo sprzęt jest luks. O, patrzcie, widzowie, jak tam, kurde, Patryk działa. Elegancko, dobra, ja tu zawijam. Ale kurde, MF to ma problem ten ruszyć z takim napchanym rozrzutnikiem, ale już jak ruszy, to idzie jak czołg. Nikt go nie zatrzyma. O nie, kurde, żeby tak przydzwonił gdzieś w jakiś ciągnik, to nie zderzyłby się, a popchnąłby. Z taką masą to nawet, kurde. To nawet ruski sprzęt go nie zatrzyma przy taki. A gdzie tam? Jakie on tu kapcie ma, kurde, jakie on ma obciążniki w kołach, kurde. Przodu obciążnik jeszcze. A ile tak ze 100 razy by mógł ważyć? O cholera, kurde, wiesz co, że 30 ton? Czekaj, nie no, 22 tony to, kurde, rozrzutnik mieści. No to tak, kurwa, do 40 może ton mam nawet, kurde, nie wiem, serio. Ale naprawdę ogromnie. Można się wystraszyć. No, jakby taki, dajmy taki 40 ton wjechało na taki samochód, to zwątpię, że coś by z tego zostało. Ty, to ciężarówko, ciągnęli my jego, kurde, aż na ten, aż jechali, kurde, na Dolny Śląsk, kurde, nie? To masakra, ci powiem, po niego. My z kolego, kurde, moje ciężarówko, lawetę pożyczyłem, to jak siadł ten zestaw, no to, uj, kurde, było co ciągnąć. Pusty, a żeby z gnojem, no to już w ogóle. Ale tak z gnojem to mówię, 40 parę może ton ważyć coś. By musiał na wagę wjechać. No ale na pewno duże, bo obciążnik z przodu to masz tylko 1800 kilo. Taki już konkretny. No, mówię. No i tak z daleka patrzę na to gospodarstwo, to ten kombinat naprawdę bardzo dobrze wygląda. No. Ogólnie to tak, kurde, taki chory zamysł mam, żeby dorównać się do kombinatu Kiecz. Tutaj. No ale tak jak kolega powiedział, ty, no jeszcze trochę. Trochę pól, trochę sprzętu z czasem i kurde mówi, że się dorównasz. No i bez problemu. Dobra. Tutaj, kurde, nie daje już zbytnio obornika. Tak przy samym końcu, bo tutaj wnęka taka, że ciężko się tymi dużymi maszynami wyrabiać. Dobra, także ja tutaj, kurde, rozrzutnik postawię, gdzie jego miejsce było. Od razu, kurde, wciągnę Maseja, bo to jest perełka taka, że kurde, tak nie lubię, jak stoi pod chmurką. No i ten siewnik trzeba będzie do wypindolenia już, co stoi case. Koło beczki tutaj, bo... Ale już mam plan na zestaw taki, chłopie, że... Mucha nie siada. Będzie opór? O kurde. Opór to mało powiedziane. No i widzowie. Wolniej tam po tym podwórku. Wolniej, kurde, bo tam stoją. Nie ma wolniej, czasu nie ma, panie. Ale on z tyłu kapcie ma to naprawdę. O kurde, koguty zgasimy, pyk. Dobra, i biegniemy, słuchajcie, kurde, o, do tego kejsika tutaj. Także ja tym mniejszym trochę, no ten 19 motogodzin już nakręcił, to już jemu niedługo to remont się szykuje, murowany.
Co pan trąbisz? Czekaj, kurde, jak tu ty nawigację to ustawił, bo ja chcę podobnie do ciebie jeździć, żeby nie było lipy. A, kurde, dupa. Co się stało? Co, nawigacji tam nie ma? Jest, kurde, tylko... Weź się teraz... Zbinduj. Kurde, jeszcze niedobrze. No, może będzie dobrze. Dobra, próbujemy. Najwyżej jak będzie mi, jak to poprawię. A, idzie to. Kurwa. Jak to szaleje. No i słuchajcie, akcja, kurde, mam nadzieję, że dobra. Że wam się podoba właśnie, kurde, pole. No te pole bym musiał orać. O chłopie. Nawet nie pytaj, ja tym case'em, znaczy tym JCB sam orałem w zeszłym sezonie, nie? Ale tak na dwa, no to widać, że to schodzi. No co, musiałem i zaorałem, nie? No nie było wyboru. No kurde, pieniędzy nie będziesz miał, jak nie będziesz, kurde, pan robił, dobra. Opór musi być, o. Mamy sobotę, więc rura musi ebać. Kurde. No i co, kochani ludziska, w następnym, myślę, odcinku będzie, kurde, tutaj uprawa jakaś. Pod właśnie rzepak. Bo nie wiem jeszcze, jak tutaj zrobię z ziemniakami i z rzepakiem. Kurde, jak ja to, słuchajcie, rozdzielę. No ale na pewno będę się starał jakoś tutaj ogarnąć ten temacik, także no, myślę, że będzie bajunia. Ziemniaków mamy większą liczbę. Znaczy, no, większa ilość, kurde, posadzona niż w zeszłym roku, bo w zeszłym roku to tutaj, gdzie ty orałeś właśnie, to co ten owiec rośnie, to tylko tyle było. No, a tam już, kurde, koło kukurydzy to trochę jest. Dobra, obracamy, o kurde, jeszcze olej się nie zagrzał, bo pomału to obraca. Orka w kombinacie rolnym, to jest to ludziska. Kurde, no to jeszcze sobie położymy. Bardzo. To jest orka, nie? No, dokładnie. Na dwa zestawy to się robi, a nie tam. Kurde. Samemu to się wiadomo, że nudzi człowiek. A tam radyjko zapuści się, będzie dobrze. No jako. Będą cycki, będzie pompa. No. Będą kobity, będą. No. To tam później na wieczór, kurde, takie rzeczy. Na razie roboty trzeba zrobić. Na wieczór to trzeba obalić, ale nie powiem co. Bele ze słów. To tak jak ci, co internet przyjeżdżali mi robić, nie? Mówi, kurde, rolnik to nie ma czasu posiedzieć. Mówi, no co, święta, kurde, nie święta? To nie ludzie w mieście, że mają wolne czy coś, nie? Kurde, a rolnik musi zapierdzielać. Czy to świątek, czy piątek, czy niedziela, czy kurde, Boże Narodzenie, czy jakiś inny dzień. No i tak musisz robić, i tak musisz robić, i nic z tego nie zmienisz. Ale za to wiesz, ale możesz, wiesz, szepnąć. No, kto jak tam woli. Ja jedynie co trzepię to dywany w domu. Na święta. Ale nie chodzi o takie coś. Nie no, wiem, śmieję się. Dywan, no dywany to ja trzepię w domu. A ja, kurde. Przecież ja nic innego nie strzepię. No to ja już tam, kurde, nie powiem, kto trzepie. I co i jak, no, znaczy co, nic, nieważne, dobra. Kto był na live, to wie, kto co ja. O, to. No, zachęcam ogólnie do bycia na live'ach, bo czasami się jaja dzieją, nie powiem. No, mamy 30 minut. Jeszcze jak ja przyjdę i Luki. O, ten Hachmin to człowieku... O, to ty mówiłeś na początku odcinka, że kurwa niektórzy to
hachmęci są i złodzieje, kurde, rolnicy, że kombinują coś na lewo. To właśnie Luki jest taki hachmęć, co się dorabia na ten, na ludzkiej krzywdzie. A on to dopiero hachmęć. Ja, kurde, uczciwie. On wszystko za darmo by chciał. Wszystko. A jak? Ja to tu uczciwie płacę podatki, kurde. Proszę ciebie, właśnie, kurde. O, co tutaj się stało? Dobra. No i cóż, kochani. 30 minutka, także jeszcze troszkę sobie położymy. Tego obornika, żeby jak najmniej zostało już po prostu poza odcinkiem do ogarnięcia. No i z roboty jestem zadowolony. A po odcinku z Patrykiem pójdziemy na flaszkę. O! O! I to mi się podoba. No jak? Dobra, cyk, zawracamy. Ty, ale muzyka łupie w tym JCB, łupie. Tam głośniki dobre dały, kurde. A ja tym case'em to też, jak łażę, to tak nie narzekam. Także jeszcze trochę pochodzi ten case, a później wiadomo, na handel do jakiegoś naiwniaka i tyle, wypracowany ciągnik. Do Lukiego. Tak, on to wiesz, kurde, chytry lis, jego nie oszukasz, kurde. To on by właśnie mógł coś tam, wiesz, wcisnąć, kurde. Achmed 1. No, kurde, słoma zebrana. Także, kurde, wapno rozsiane. Elegancko, bardzo mi się robota spodobała. Jeszcze do tej orki to będzie, no bo jeszcze kurde, po kukurydzy, po ziemniakach, po owsie, w sumie po rzepaku tam. Właśnie od twojej strony, tamte wielzne pole. Jeszcze owiec do skoszenia. No, jeszcze owiec do skoszenia został, no i będzie, kurde. Będziemy się szykować na czwarty sezon w sumie. A jeszcze się na kosy trzeba zrobić. Także też, kurde, tej roboty nie brakuje. Sienokosy to trzeba będzie może i Lukiego, żeby pomóc tutaj też, bo trzeba byłoby skosić, kurde, zgrabić i sprasować od razu za jednym rzutem. Bardzo bym, kurde, chciał i by to dało radę zrobić, bo naprawdę czasami nagrywać po jednym odcinku, na przykład na jednym odcinku koszenie i zgrabianie, na drugim prasowanie i coś tam, to też nie idzie w parze, a tak kurde, każdy miałby co robić. No. O, kosiarki to tutaj mam na tył i przód, te już takie, kurde, szerokie. Także no, robota może pójść. Ile tam minutek masz? No mam 34, także jeszcze jakieś 5-6 minut niecałe i kończymy odcineczek. Boże, będziemy mieli gdzieś około 40, a może nawet 40 minut, no to taka u mnie norma jest, bo no ja, jak niektórzy nagrywają Luki na przykład, no po 25, po 30 minut, no to co tu zrobić, kurde, to już trzeba byłoby dawno skończyć, a tak 40 minutek to i się robota zrobi i kurde, mniej tego zostaje wszystkiego na potem. No z tego co widzę, to widzowie lubią długie odcinki. Bo już kurde kilkakrotnie spotykałem się z komentarzem, czy tam komentarzami, że dobrze, że robisz bardzo długie odcinki. No to kurde, dla mnie to nie problem. Abym tylko miał czas na montaż i render, to już
Reszta, jak to mówią, nie gra roli. Luki, to tam, on się tam nie zalicza do tego grona. To jest inny człowiek, to inny z tego umysłu. On to tam, kurde, youtuber taki, jak z koziej dupie trąba, znaczy co? O, bardzo ładnie. No i, no i Luki został skejtowany. Na odcinku. Ty, najgorzej, jak on obejrzy ten odcinek, to nie powie, aby skur... Ty, no... Ha, tam obejrzy. To ty ta, on ci obejrzy, jak będzie suba, to ciebie nie ma, ty gadasz. Bardzo możliwe. No to jest taki hak. Bardzo możliwe. Nie zdziwiłbym się. No ale jak trzeba, to pomoże też, kurde, i coś tam robi zawsze, bo to jak robi, to robi, ale... A, on jak postaw mu browara przed twarzą, to szybciej zrobi niż zaczął. No o, to właśnie. Bo tak na sucho, to nie chce skurbisin. Nie, on taki uparty, jak osioł. Z gumowca trzeba. Jemu i tedy, kurde, się ruszy, dziadyga. No kurde, Lux, no i właśnie po sprzedażach kupiłem tą ładowarkę i kupiłem też tą lawetę na belę tutaj, co stoi, ta czerwona koło kombajna klasa. No, także w tym sezonie troszkę nabytków było. No kurde, co ja tutaj kupił? Mam przyczepę tą na belę nową. Właśnie pługi, kurde. Ładowarkę w końcu, bo już mówię, to tak mnie denerwowało, kurde. Ładowanie turem, bo trzeba było burty giąć. Nie sięgał. No, trzeba było zrobić taki, wiesz, podjazd. Jeżdżasz na podjazd i wtedy ładujesz, chłopie. Ci, wiesz, tylko rampy. No, no, ale wiesz, teraz już jak mam ładowarkę, to mi w sumie nie potrzeba, bo ładowarka teleskopowa ma jeszcze dodatkowy ten nowy sięgnik. To bez problemu idzie kiszonkę załadować do paszowozu, czy też właśnie obornik na rozrzutnik. A teraz to już, kurde, pół biedy. A czykolwiek wcześniej, no, mogłem o tym pomyśleć. Ale to zawsze człowiek pieniędzy szkodował na betu. Lepiej, kurde, zaoszczędzić i kupić jakąś maszynę. A ja za tą ładowarkę dałem chyba 25 tysięcy za używkę, to więc mówię, bo... Tanio. Dużo wypracowała temu poprzedniego właściciela, więc no nawet mówił, że nie chce na niej zarabiać ani nic, on se kupił tego. Manitkę, no kurde, wiesz co, ja też manitkę bym chciał, ale no niestety. Za szybko to nie, co nagle to po diable. Także póki co to musi być to, ale myśmy pola zaorali. O kurde. No. To jeszcze, kurde, na live, jak się dokończy, w razie czego, to człowieku, to będzie bajo. No, dojadę do końca i prawdopodobnie będę kończył odcinek. Także to robię, tutaj robię już ostatni chyba przejazd, z tego co widzę, bo mam 38 minutkę, także no... Nawożenie dane, wapno dane, słuchajcie, pod rzepak, także wszystko jest uzupełnione w glebie na tip-top. Jeszcze najwyżej, no, na wiosnę się da, do listnie opryski i... Będzie chodzić. Luki to chciał przyjechać talerzować do mnie, ale o... A, i talerzówka nowa, właśnie, kurde, zapomniałem wymienić. Też niedawno przyjechała po Tinger. No, Luki chciał talerzować, ale kurde, jak mi zaebał cenę, to chłopie, to kurde, ja mówię, to ja sobie talerzówkę kupię i sam sobie zrobię. No. Miałem, kurde, za byki jeszcze pieniądze, a jeszcze tak, dojdą sprzedaże jaja, jaj na zimę, bo jest ich ogrom, kury naprawdę, produkcja, kurde, też, no, pasza mieszana. Będą jaja. No, ciekawy jestem, ile ja za jajka zarobię, bo w farmingu jeszcze nie sprzedawałem jaj.
więc... Ale to co, jakąś ciężarówkę zamawiasz, czy co przyjeżdżają? No znaczy, no, busem takim, kurde, większym, nie? Takim dostawczakiem przyjeżdża i od razu ładuje, kurde, na palecie są te takie kartony z tymi, z wytłaczankami i pyk, załadowuje elegancko i kurde, tylko patrzy ile sztuk, obliczamy i pieniądze zaraz na konto. To co, już sprzedawałeś czy nie sprzedawałeś? No jeszcze nie właśnie, ale u nas tak na Zdziechowie robił, bo sąsiad ma, też fermę drobił. Dobra, jak ty tam działasz, kurde? Dobra, Patryk, będziemy kończyć, kurde. Odcineczek Boży, także widzowie. Ja z wami i z Patrykiem się żegnam. Dziękuję wam, że oglądacie. Zostawcie łapeczkę w górę, suba oraz komentarz. A już dziś to wszystko, także się żegnamy. A więc siemaneczko, do następnego strzałeczka. Cześć. Siema.